Cześć. Siema, Bynie. Co tam robicie w Olsztynie? Kurwa, spierdalaj z takim openingiem. Ja pierniczę. Ja się staram na twoje odcinki, piosenki, wymyślam żarty, a ten się cyknął puchą jak stary żucha wypiął i pierdolnął takim. Halo, dzieciaki. No. Ja wiem, a to ja jestem po 30, człowieku, nie? Ja też jestem po 30, już w stanie. Dni, ja pierniczę. No zajebiście. Wiesz co? Bratanki lecą u mnie teraz na tym. Na ten i golec orkiestra, kolego, więc proszę nie hejtować. Równie silny, poczekaj, bo chcę kamruza, ale oni są... Ale to są ci 26 tych goblinów, które ja się napierdolę. To jebać, to nie chcę na razie, potem sobie pójdę. Poczekaj, gdzieś golda potrzebuję, tu jest golda. No jest w ogóle taki, widzisz, plecaczek z hajsem, nie? Tak. Plecak pełen keszu wypełniony, aż po brzegi. A to pędzi sama zmienia biegi. Boom. I wiesz, czego ty potrzebujesz tak naprawdę? Więcej, kurwa, miłości. Smoka i modliszki. Co? Nie, dziecko miłości, co? No ja potrzebuję, tylko one mi się respią w tempie. A ci mówiłem, idź tam, gdzie były te spawnery do gryfów, byś sobie porekrutował, albo gryfy, a co, ty gryfy? Używasz. No ja ty, z tych pomyśl, nie? Gryf to jest odpowiednik mojego Gina. To miałbyś, może... kurwa, 80 gryfa, to byś wszystko nim miutł. To ja może powinienem srać na te elfy. No, ja już ci to kiedyś mówiłem, ale używasz ich cały czas, no. No tak. No tak, no bo strzelają fajne też. No dobra, no to jest tak jak mój mag. No jest okej, okay, no, ale dupy nie urywa, nie? Dupy nie urywa, no. Czyli co, tu są te gryfowe, nie? Nie, cyklopy. To są cyklopy na razie, tu jest jeszcze jakiś kolejny biomik mikro, to jest to, co pisałeś. Dobra, dobra, nie, to myślę, a może tu sobie pójdę, mam przewagę. To jest smocza utopia, czarnych 8 smoków, a tam pewnie jest w chuj smok artefaktów i wszystkiego. To ja bym to brał, no. Coś tam oberwiesz, ale to no, ale zrobię linii, to tak. Zrobisz, no. Na pierwszej linii. Ty wchodź, mandziula, generować hajsik, schowaj się tu. No za 0-1. Nawet też wstyd karawany wysyłać. No ale wyślę, no zrobię, jakby wyślę. Niech ona się zbiera w Hunterze. Tak na dobrą sprawę. Utwórz z bastionu Glimpera, daj mi to, super, siup, ten. No ja wiem, że to powtarzałem, ale za każdym razem jak gramy w to, słuchamy ten, słuchamy... O, ogłaszam, że ty się astrolog, operacja astrologu zmniejszy. Dobra. Nie no, Rafał, stand-up, naprawdę. Naprawdę. Naprawdę jest... stand-up. Tylko to jest też fajne, bo to jest inside'owe. W stand-upie musisz iść żartem, który jakby, wiesz, dociera do szerokiej publiczności, tak, nie? Tak, 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 to też trzeba pamiętać. Też pytanie, czy ten... To jest najtrudniejsze moim zdaniem. Ja na przykład jak przed tym roastem Freeza musiałem wyjść, bo mieliśmy, wiesz, testy żartów. No. I szedłem do losowej publiczności opowiadać żarty o kulkach, kurwa, w kindze. Czy ci ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Jakby tam był żart, że Freeze lubi baseny z kulkami, a Kinga go zdradziła. Okay, był żart, że no tym razem w kindze były kulki kolegi. Teraz mam dylemat, bo muszę wziąć jakąś magię na strategację. Mi ta magia śmierci posysa. Kurwa, że ja chaosu nie trafiłem. A to jest bohater ładun, pewnie mam małe szanse na to. Powinienem był jakiegoś skilla nauczyć. No trudno, teraz zapłacę. No za te będziesz teraz zbierał tą śmiercionośną. A i co chciałem powiedzieć? No to powiem ci, że ja nie pamiętam tego występu. Jak tak? Mówiłem te żarty. Nie, to jakby... To, że wychodzę na scenę, muszę być śmieszny i ludzie będą mnie oceniać. A czy to miałeś wychodzić na scenę? Nie, no oczywiście jakby było tak, że było spoko. Jakby w ogóle bardzo, bardzo okej sobie poradziłem jak na pierwszy raz. Wszyscy powiedzieli, że było spoko, a byłem maksymalnie zestresowany. Okej, nie, w sensie nie spodziewałbym się, że się w takich miejscach stresowałem. Rozjebany byłem, w sensie 400 tysięcy osób przed kamerą mnie mniej stresuje niż 100 na żywo, nie? Jesteś losowych. Już rozjebany. Będziesz miał same rany. O no kurwa, i tak, ale mi strzeli zaraz tam. No katapulta jak pierdolnie to Inoros. No. A ona jest mechaniczna, więc się nie da zablokować będziesz. W żaden sposób. Co no tak, ja bo na niej nie może zaczarować. To ma sens, że to jest czwórka. Klątwa, ty mi oddasz, to ja nie chcę tego. Co ja ci mogę zrobić, ty? Mógłbyś się tak rozejść. Jednąć? A, no okej. Okay. No za nie zadziała, bo jesteś mechaniczny. Nie masz strzelacza żadnego, nie? Dobrego. Zapomnienie? Nie zadziała, bo jesteś mechaniczny. Tą różdżką damage bi. Masz tą różdżkę do strzelania. Kurwa, nie wiem, co ja mam mu zrobić teraz, ty. No, zaboli mnie zaraz, coś czuję. Liryczna chłosta wejdzie. No, coś będzie. I ty temu nie sprostasz. Dobra. A to na niej nie jest tak, że nie możesz teraz strzelić? Jak, bo na nią nie możesz, ale jak jest rozmycie, że ty jesteś niewidoczny? Chmura zamętu nie działa. Frajerska chmura. Frajerska chmura nie działa. No nie wiem. No dobra, zastanówmy się, czy to nie jest tak, nie, że... Nie, ona jebnąć może. Okay, a dobra, jebła chujowa. Okej. Okay. Bo ona nie wali w jednostki, tylko wali obszarowo. Okej, to ma sens. Tak. W chmurę tam dojechaliśmy, to na luzie akurat, z tego się nie ma co martwić. Tylko balisty pojedyncze to tam... Ej, co uważasz o tym zestawieniu na Cloud, AJ kontra... To mi się podoba. Dojebane, co? Bardzo dobry pomysł. Ja w ogóle bym więcej takich rzeczy rzucał, że ten, że jak masz bardzo mocnego zioma, to w ogóle wychodzenie na dwa, to oni już to sprawdzili na tym Borze i tam 10... Boro na 10, że co minutę się zmieniali, tak. To była poezja. Tak. To był bardzo dobry rzeczywiście pomysł. Rzeczywiście to, mówię, ja mam bardzo mikro doświadczenie, ale to jest, myślę, że niezależnie od skilla,
dla kogoś, kto nie jest zawodowcem, to będzie opór ciężkie. Tak, to na pewno. Bo... Znowuż on jest chyba z 20 kilo większy też od nich. Tak, ale niech... A walczą w MMA. On się może kłaść chyba. Tak mi się wydaje, że walczą w MMA. Okej. Okay. Że... To... Sprawdzę, bo to jest ważne. No bo K1, no to wiesz, inaczej... Chociaż zobacz, jak Fitlover wyszedł. Czy snajperska kusza. Neguje wszystkie kary z zasięgu. Wszystkie sojusznicze jednostki nie będą miały kary z zasięgu. O, zajebiste, to możesz mi podrzucić też. To też się przyda. Czekaj, AJ Challenge, MMA dla AJ'a. K1, dobra. K1. To dużo zmienia, ale z drugiej strony wiesz, że Fitlover dostał kolano od AJ'a. No. Jeden był właśnie 20 kilo lżejszy. A słuchaj, Fitlover to jest moim zdaniem najdziwniejszy rekord, kurwa, jaki można mieć, że on ma w ogóle dwie wygrane, dwie porażki, jedną wygraną, bo tak. Chłop się napierdalał zajebiście, wyglądał zajebiście, tylko zawsze brał tak. W ogóle ciężkich przeciwników. Ciężkich przeciwników, no więc ten rekord w ogóle o niczym nie świadczy. Tak, nie? Kompletnie. Tak zupełnie, że on jest zajebistym zawodnikiem. Szkoda, że jeszcze nie dymi, bo on byłby idealnym freak fighterem, nie? No, ale to może dobrze, to nie świadczy tak naprawdę, że nie dymi. Świadczy dobrze, ale... Jako człowieku, dlatego tak. Się rzadko bije, no niestety. No, bo wiesz, on spokojnie mógłby z killem, bo to jest sportowiec, on z poziomu mógłby wejść na poziom, wiesz, Pawła Tyburskiego na przykład, no, nie? Tak. Lightowo, tylko musiałby jakby trochę IQ stracić, po prostu być głupszy i bardziej dymić. No. I by było okej. Okay. Albo nauczyć się aktorzyć, no. To też tak, jest to też jest metoda, pamiętajmy, nie? Że zawsze da się po prostu, wiesz, przeaktorzyć trochę. Dobra, teraz ja zrobię nudnego gimpera, więc zacznij wymyślać, co chcesz pogadać, bo... A porządkowanie będziesz robił, dobra, i ten. Nawet nie tyle, co... Mogę powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że zachwycony jestem. Ja do Sławka w ogóle napisałem od razu na brief, ja mówię, kurwa, nie wiem, kto wymyślił to zestawienie, ale Sławka, kolegów ma kolega. No w Meksyku się poznaliśmy. Sławka napisałem. Więc napisałem od razu. I mówię, Sławomirze, szapoba, bardzo no, ładne. Dobrze. I dobrze, no i ej, Ferrari Załęcki. No, walka o tytuł największego farmazona, ale to jest takie, że... Po nikim się tam niczego nie spodziewasz, wiesz co chodzi? Znaczy, na papierze powiedziałbym, że Załęcki powinien to wygrać, chyba warunkami od choćby, nie? Jest dużo większy, nie? Ale on mental, jemu siedzi głowa, a Ferrari jest, z kolei nie ma umiejętności, ale on bardzo dobrze wchodzi do głowy przeciwnikom, no, on potrafi. Też prawda, no. Jak Tańculi się bał, to przecież mu wyciągnął jakieś prywatne ćpania, tego no, typu w sumie rzeczy. Tak, on wyciąga te takie rzeczy. On bardzo rzeczy. Wchodzi do głowy. A Załęcki jest, no nie ma najlepszego mentalu świata, nie? Tak naprawdę, no to prosty, dobry chłopak jest, no dzień dobry mówi na klatce, listy do prokuratorów pisze, no wiesz jak jest. No pewnie, że wiem. Panie prokuratorze. A jak to jest, że ten ma 22 poziom, a no. On ma 21? Dlaczego rok dostał wyższy level? Jaki jest za tym logika? Nie mam pojęcia. A, bo on mi kiedyś zginął raz. Możliwe, że już którejś walki nie dostałeś no, po prostu. Może nie było. Więc Ferrari, Załęcki, ja jestem to fanem jest tak samo. To jest giga dobre. A zobacz, czy ci nie zejdą jednostki może z góry, nie zdążyłbyś? Pantera? A, bo jestem przy zejściu zaraz. Dziewięć czarnych smoków, tu jest zejście. Nie? Czekaj, tu już są smoki, 13 elfa, nie zdążyły dojść w ogóle z karawan. No, nie zdążyły. Tak, smoka mógłbym dosłać, ale to nic nie zmieni. To by nic nie dało. Powinieneś pokonać, no pytanie jakimi stratami. No masz zapis. Oddział jest równie silny jak ty. Najgorzej rzecz. One tak, po pierwsze latają, po drugie twoje czarodziejskie smoki nic nie robią. 400, to jest może zjać ogniem, może zranić jednostkę stojącą bezpośrednio. Całkowicie odporna na magię. I całkowicie. Latanie pozwala przylatywać. I w pierwszej turze dojdą. Tak. Więc to jest to. Pytanie, czy im Gimpera nie wysłać do przodu, żeby dupnęły w niego. One zaraz polecą, wiesz? No bo... Znaczy modlichą mi tak, nie no, nie wbijam, bo mi zginą te modlichy. Znaczy ja nie sądzę. Że mogę wbijać, myślisz? Czemu by nie? Z bocznego? Jakąś dwójkę z boku? No każdy doleci. No one zadadzą po 40 obrażeń, masz kupę redukcji. 40 obrażeń dostałeś. Smokiem okay, wlatuj na ryj. Bo nie, nie z tymi nic nie zrobi. Nie czaruj, walka wręcz. Idę walić tego samego. Możesz tego, możesz trójkę jebnąć, bo masz kupę HP. Bo tą trójkę to ja powinienem zajebać z dwóch. No nie zajebiesz nawet dobra, jednego, ale... O! Możesz napisane, ile obrażeń zadasz. Teraz któregoś rozstrzelaj, żebyś zdobił. Tylko zobacz, ile mam HP, żebyś jednego zajebał. No to 200 nie zabije. Z trójki raczej. Znaczy z trójki jest szansa, że coś tam jedniesz. Tak, jeden padnie, dobra. No oddał modliszce, dobra. Stuwa, okej. Okay. Zobacz, czy masz buffy, masz slayera. Grupowego zabójcę masz. A oni są czwórki, nie? Tak. Wszystkie jednostki 50%. Patrz, czy nie ma jakiegoś, też ma speeda, nie wiem, dobra, grupowy ten, okej. Okay. Możesz stracić modliszkę jedną, to wygląda na to, ale możesz też użyć teraz grupowego leczenia. Dokładnie o tym myślę. Nie wiem, na drugim bohaterze mieszka, ale uzdrowię jedno. To nic nie, zrobi. Nie, użyj jednostkowego leczenia, uzdrowienie, na modliszkę. I uzdrowienie jest tu. Tak. A niech ona tankuje. No i zobacz, nic się nie obrywało. Nic się nie dzieje. A ty masz mass speed. Ale poczekaj, speed czy gdzieś jest potrzebny, czy lepiej ci zrobić na przykład smoczą siłę, wezwać trzy modliszki dodatkowe, które mogą wlecieć i napierdalać? Smocza siła. Na dziewiątkę. No możesz.
Wiesz. No. Bo teraz to się zestakuje. Z... Albo nim biegnie na piechotę, albo na pierdale. Ja nie wiem, czy biegnąc nie zrobić więcej. Nie, nie. 27 nie dojdę w ogóle. No to zobacz, który jest ranny, żebyś może kogoś dobił. 97. Jak przytrzymasz na chwilkę myszką, to zobaczysz, ile zadasz obrażeń. Tego ładuję i tak. Dobra, uważaj na modlichę, bo jest ranna. Ile ma HP? 92. Jak to dwójkę jedniesz tak. On zginie. I nie ma kontrataku w ogóle. Tylko teraz tak, tym bije... Tym najmocniejszego bije, bo masz teraz 800. Dwa razy HP. Więc... Dobrze, jakbyś zabił pełnego. Tak. Powinienem zabić. Tak, tego. Znaczy jest szansa, nie muszę, ale jest szansa. Dobra, blisko brakło było. Brakło trochę, okej. Okay. Zobacz, ty tele. Jesteś HP, okej, okay, 160, modliszka 92. A on nie ma jakiegoś masowego leczenia wszystkich? Ten bohater nie ma? Któryś miał. Ten ma. Boska interwencja. Tak, wszystkich leczy. Zajebiście. No bez strat to zaraz będzie zrobione. Tylko uważaj, bo oni zaś mogą wlecieć w elfy i w totalną linię, więc ubijaj tak. To ubijam tego. I ubijam tego, no. Żeby on nie wleciał. Bohatera ci niestety zabił i to jest ten, co ma boskie interwencje, więc trochę posysa to. Dobra, jest okej. Okay. Nie jest okej, okay, bo nie dostanie levelu. Levela nie dostanie. Więc to trochę się. A nie mam wskrzeszenia? No jakieś... miałeś właśnie zabił tego bohatera. A, na bohatera, okej. Okay. Ustrzelaj, chyba nie masz już co zrobić. Ale nawet nie strzelaj, to defenduj. Nie idź. Nie, okej. Okay. Aj, 12 elfa. Dobra, nie jest tak. Ja już się umiem bić, ale lepiej coś, ja bym z modlicha zrobił, no. Trzeba może zajebać. Dobra, no klepać. No od pleców, żeby na pewno... Nie ziono, dobra, to na pewno zabije. Tak. Tu defenduj się. Dobij jeszcze. A, nie dobiłeś. Wait, defend? Nie wiem. Wait. Może jego też pisać. A zobacz, czy nie dobijesz? Tego dobijesz chyba. 108. Jest szansa spora. Nie, no jest. A ten zabija. A ten zabija tą dwójkę. O nie, dobra, ale Gimper może z ręki, może z łuku. Dobra. No szkoda trochę elfa, Maga. I szkoda Herosa, ale nie było źle. No, jak na 9 krótki. Smoków. Rewo, przywrócił ci jeszcze 5. Okej. Okay. Ale hajs, ale patrz, jakie pierścienie dostałeś, koleżko. Dostać, które wszystkie czary o 1. No w porządku. Zwiększa 10 obron bohatera walce, bo przy to zajebiste. Pierścień żywioł, wszystkie tak najdzie przywołanie żywioł. Zajebiste na szyję. O, 6 modliszek, o w pizdę. No. To jest giga dobre. No. To jest giga to dobre. Daj dobrze artefakty porozdzielaj, na szyję to na pewno. To na szyję, tak. Masz założone. To jest 10 dostał, tak, no, wiesz ma 10, to. Tak, zajebiście. No to daj na przykład jakiegoś Squishy Maga tą kolczugę bym dał. Żeby Rewa sobie założył, bo tu ma o 5. No to daj mu. Więc zwiększymy ci to. No to się tam nie zabijamy. I 20 klocków, więc w sumie fajnie. Więc fajnie byś wrócił. O, to jest splętanie strzały, to załóż sobie. Żeby on miał dwie strzałki, nie? I worek pójdzie no gdzieś losowego indziej. Innego bohatera. Szejka tam generuje. A nie, już nie masz. Też już nie ma. Rewo ma. O, Rewoszczak jest pusty. Tak, dokładnie. Rewoszczak będzie generował. Dobra, musisz się gdzieś skrzesić, więc chyba niestety zamek. Nie ma żadnego sanktuarium po drodze kolego. Ale to jak klepnę tam portal... Tak, to wrócisz dokładnie do zamku i powinieneś wrócić chyba w tym momencie na górę. Portal miejski. Do mojego poszedłeś. Okej, okay, a wskrzesz ale, się? Tak, skrzesisz się, już się skrzesiłeś. Nie. Jest, się. Ale możesz wrócić portalami. Masz ten czerwony portal i niebieski portal japowy. Ewentualnie, poczekaj, zatrzymaj się. Jak pójdziesz niebieskim, jednostronnym... W sensie więcej drewna. On jest do potrzebujemy więcej... Wiem, ale jak pójdziesz niebieskim jednostronnym, to możesz wyjść tutaj obok niego oczywiście, ale jak pójdziesz jednostronnym niebieskim, to wrócisz u siebie. Wróć tam, gdzie byłeś, niżej. Bo tam ten Heros jest za trudny jeszcze do pokonania. Myślę, że tak. Nie? Jednostronny wychodzisz przy Hunterze. Widzisz, toaleta w Hunterze, druga toaleta w Hunterze. Ale lepiej chyba druga do... Druga jest na dole? Chyba toaleta. Na druga dole. Jest na dole. Nie, widzisz, wyszedłeś obok mnie teraz znowu. Tak, do dupy wyszedłeś. No dobra, możesz zrobić jeszcze jedną rzecz. Tam. Nie, spokojnie. Żółtym to nie wrócisz tam, ale wiesz, gdzie możesz pójść sobie stąd? Nie, na górę. Jak pokonasz te zmory na dole, widzisz? No. To za nimi pójdziesz i możesz wrócić tam, tą stronę, gdzie byłeś. Dobra. Na luzie. Tylko no, teraz to sobie. Te zmory są słabe? Ja to nie ogarniam tych jeszcze, nie? Wszystkich. Napierdalasz, nie, no wiesz. No, w sumie tam, dobra. Jakimś dużym czarem, takim sobie jedną z jakimś... No nie wiem, czy to nawet jest sens, dobra, ale jakoś tak. Coś tam zajebiesz zawsze, nie? Szóstkę trzeba było. Wiesz co, oni mają tylko ten dread, czyli że zabierał turę komuś tam twojemu, ale poza tym nic więcej. Slowa możesz im dać i to będzie różne do video. Pokaż to 6 modliszek. O, 3? O! Patrz, może nie działa na czwórkę, albo coś źle założyłem? Chyba, że chodzi o przywołanie, nie wiem. No, trzeba zobaczyć. Odrena ci wrzuciły, tak. To, że skipnę. A to jest miazga, że 3 modliszki robi. To jest, ale kurde, nie wiem, poczekaj, no, trzeba to ogarnąć, bo to powinno... Może ten... przywołanie, kurde, nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Powinno, w sensie na papierze wszystko powinno być, nie? Tak, zobaczmy. Sprawdź Szeja jeszcze raz. Jeszcze raz. Szeja. No i pierścień. Wszystkie żywiołaków. Żywiołaków. A to też dobrze. No też okej, okay, bo 30, żywiołaki ile? 17 są... ognia wsywasz?
Gryfy 17 powietrza. No, bardzo dobrze. 17, to jest 17 trzeciopoziomowego shootera. To jest dobre, okay. To jest tak, jakbyś miał 17 dżinów wzywał na walkę. No to nie jest trochę i tak w ten sposób, że i tak zawsze lepiej modliszki wezwać? Pytanie, czy masz manę i tak dalej. Teraz tak, mnich, więc będą się spełnić misi na mapie, to ich tam trzeba poczyścić czasami i to podrzucam. Ja ci tego, a to jakieś gargantuanie, to tak naprawdę to mogę do expów pokonać tylko. To tak sobie zrobię. No to jedziesz. Oni to jest czwórka? Szybcy. Tak, to są obydwie czwórki. Ale ty już masz dobrze ten. Dobrze farmioną, że ich tyrasz. A, full speed mam teraz. Zapomniałem, że mam full celność teraz na armii. Kurwa, ci bohaterowie na przedzie, trzech tych strzelaczy z tyłu. O, porno czary, zapomniałem, że... Zajebiście. O, latanie, spętanie. Strzałka poszło, weszła, dziękuję. Ta. Kuba spętany. Celność nie mam. Nie wiem, co. Spela. A, ty się porno czary zapominam. Zębacze są odporne? Tak. I to trochę... komplikuje, bo ja głównie... Dużo z pelami bierz tam. Ale nie komplikuje na przykład wezwanie 7 tytanów na pole. Nie, no to jest... O, robi miasto. Da, brzmią jak potwory z Duma w ogóle, jak bomby zbierają. Zatruj. Co ja ci mogę zrobić jeszcze? Kurwa, no nie wiem, troszkę. Chyba albo lodowy pocisk w tego Feniksa. To jest jakaś fair enough. To też jest metoda, nie? Tak. Co ty możesz zrobić jeszcze? Ale to się dwoje, jak zanocone, jak Monika Kaciołek. Aha. Widziałeś, jak ładnie śpiewa. O nie! O, ale tak skopiowałeś. Pojebało mnie. Ej, zajebiste. Złe czary wybrałem. Też spoko. A, bo tak, boom. Jean może kopiować wszystko z mapy, nie? Teoretycznie. Monika Kaciołek śpiewa teraz? A widziałeś, jak ładnie? Nie, no nie ludzie widziałem. Tam mówią, jeju. Bo ludzie zazwyczaj piszą, ukryty talent, niech nadal pozostanie ukryty. Tak. A przecież ukryty talent, nagrywaj, coś prosimy. Co ty i mówisz? I byli tacy tak, w ogóle zajrany, jota. Okej. A to nawet nie, że piosenkę wrzuciła, tylko po prostu jakieś nagranie. Z kamerki, więc wiesz, bez obróbki, no. Bez miksu, bez masteru. I na czystym głosie, do tak? Kamerki na czystym głosie, ładnie, ludzie zajarani. Szacuneczek. W ogóle, człowieku. Poczekaj, może ci to znajdę. Kociołek. No bo ona była znana zawsze, że głupie rzeczy mówiła. No. Ale okazuje się, że nie trzeba być mądrym, żeby ładnie śpiewać. Słuchaj, więc... no talent jest w ogóle no. Niezwiązany, wiesz. Nie znajduję, bo są same filmiki, gdzie 2 metry, nie wie ile to jest. I to... O Jezu. No ludzie takimi rzeczami wolą żyć. Co ty Monikę wrzucasz? Jakieś głupoty. Dobra, nie znajdę tego. A potem ci podrzucę. Podrzuć Monikę. Bo ten, Moniasz tos. A wiesz, jaka jest miła osoba na żywo? Znaczy w ogóle jakby nie, absolutnie nie podejrzewałbym inaczej. No. Jakoś jest... kompletnie nie miałbym nigdy o niej myśli, że ona jest w jakiś tam sposób niepozytywna. Mam wrażenie, że jak ja tak się obserwowałem w tych wszystkich teamach i tak dalej, ty kurwo jebana! Bohatera ci zajebał, a bo on ma tego deftacza. Ten ma deftacza i akurat strzelił tyle, że mi zajebał stratega cego. Stratega cego, gdzie chcesz ekspa, żeby zdawywał. Ajajaj. No problemy, ciężkie kolegi życie. Stratega cego. Mm-hmm. Ciężkie życie. Coś zacząłeś. Nie co wiem, zaraz to kurwa no, nieważne. Jeszcze minąłem moje tytany własne, które miałem dołączyć. Dobra, nie obraź się jak typek z Diozu, no. Cudowny. Mordo, ale co z pieniędzmi ze zbiórki? To może my nie będziemy pomagać, jak chcecie mnie hejtować. Nie, nie, stary, bo tam po prostu nie wszystko jest jasne zupełnie. No, czyli wolicie, żeby bezdomne psy umierały na ulicy, tak? O to wam chodzi. Jezus, co za ziom. Gdyby gaslighting był człowiekiem, to jest na cel. Tak, to prawda. 100%. To jest on. Mój ziomo to ja. No może. A Marczak, widziałeś, że na ten 20 kwietnia, czyli Światowy Dzień Marihuany, wypuścił apkę do kontrolowania swojego uzależnienia, żebyś palił mniej? I to jest w ramach Fundacji 420 wypuścił. I on to cały czas robi? Cały czas. To nie mógłbyś jakiś żart? Jakby chce... No nie, no kompletnie. Jakby on chyba naprawdę chce zostać prezydentem. Jakby opiera tą kandydaturę na legalizacji zielska. To jest jakby... Przynajmniej jakby takie są postulaty na ten moment. Może jeszcze po tacie powiedzieć, że trzeba 16 godzin dziennie pracować. No jego to akurat, wiesz co, przykleiło się do niego to, przy czym ja uważam, że profesor Matczak, jak go parę razy słuchałem, ja na przykład go bardzo lubię w Niepoprawniku, nie, jest no, chyba jedna z niewielu oczywiście. Rzeczy, które słucham z kanału Zero tak naprawdę. Lubię też posłuchać na przykład Denializmów Klimatycznych Roberta Mazurka. No ale to przecież wierzyli naukowcy 500 lat temu, że Ziemia jest płaska. No, no to dobrze powiedział Robert. Dokładnie powiedział. No, Ziemia jest stałym ochłodzeniem. A w ogóle to była zima stulecia, nie wiem czy słyszałem. Wracając, bardzo lubię posłuchać w ogóle, nie wiem czy widziałeś, powstał w ogóle kanał ten Balans,
Kuby Jankowskiego. Pamiętasz Kuba Jankowskiego z Matematyki? Pamiętam Kubę Jankowskiego. On w ogóle, co zabawne, miał potem stary kanał, na którym... On chyba pracuje dla WP, na któryś z tych dużych tych domów. Tak, on jakieś takie tak, robił. Tak, i stary, to. Kuba Jankowski, kto to jest? A tu była Nawcia. Nawcia, no idziemy do Nawcia. Zmiecie niby. Zmiecie, ale to jest dużo strzelców. Okej. Okay. Uważaj sobie tam. A tu? Co tu jest? A co to? A kto to? Nathan Marcon, ale zwariowany. No. Pasuje do niego. Biotyczna istota gal freakfightowych. Freakfighty nie istnieją bez Natana Marconia. Nathan Marcon nie istnieje bez gal freakfightowych. To prawda. I oczywiście, że ma chaos. I walka wręcz. Nic to się spodziewa. Wrzut. Wrzut? Najbardziej legendarna postać z Gothica, która za bardzo lubi zwierzęta i mężczyzn. Myślałem, że lubisz ty. Jakieś trolle, golemy. To chyba do rozklepania. A masz behemoty po drodze. Mam przewagę. Zmiecie. A ty jest, to zabijesz, to są ludzie. No zrobimy. A tu co jest? Witamy w kolonii. A, no było. A, i dlatego mówił o tej tabliczce kolonijnej. To jest kopalnia złota, więc ja ją chcę. A tu jest kto? Julia Żugaj, zaklinacz. Co? Możemy po Julkę, a tu mam tylko przewagę. Dobra, tu jest co? O, tu patrzcie, jest Aren w ogóle, tu widziałeś? Jest człowieku, ile golda. No. To ja zrobię sobie tą kopalenkę złota. Ja cię specjalnie zostawiłem. Na behemota uważaj, bo on potrafi pierdolnąć. Siła nie dopuść go do siebie. My szczerze ma slow ma i... slow. I w gry... Tu nie będę wlatywał, nie? Nawet. Ich faktycznie jest to, że one są relatywnie wolne, nie? Mhm. Ale jak behemociura dojdzie, to wiesz. To nie, on nie dojdzie, daj spokój. Zrobimy sobie tylko teraz tak. Ten nie ma chyba slow, ale on ma inne fajne rzeczy. No właśnie, poczekaj, zastanawiam się, czym ja mogę buffować nim. Grupowy zapał, dasz morale wszystkim. Błogosławieństwo grupowe. Full obrażenia, też fajne. Okej. Możesz te, wiesz, to gryfy też ostrzelaj, żeby... O, widzisz, żeby spętane strzelca. Zostały. I tu ma slowa, zarzucasz i jest po wszystkim. Mhm. Ja muszę, jak doszły te nowe czary, to... Musisz kolejność się znaleźć. Są, tak. Na której stronie, w którym miejscu dokładnie, a ty masz hejsta. I już jest pograne tak naprawdę. A. Możesz teraz, ja może nie w nich latuj, ale a, resztę mogę. Możesz zajebać. Uwal, żeby ich się tu pozbyć. Behemociury. Bilonek się widzę obudził, słyszę w tle. Tak. A tak grzesz się spał, szedłem przez sekundę na dół i tak grzesznie sobie nie spał. Nie słyszycie, na szczęście. Pięć pokoju. Nie to, ma co w ogóle. Nie. O, tu masz błyskawice, dobra. Zrób tak. Ja powinienem tego większego. Widziałeś, że ci wysłałem na TikToku, że w ogóle zrobili analizę twoich rymów w niepowstrzymanym? Widziałem, że wysłałeś, jeszcze nie obejrzałem tego. No, obejrzyj. Widziałem tylko, że jest. Jest, pokminiono rymy Gimpera, gdzie się łączą i ktoś napisał, że nieironicznie Gimper jak na swoje czasy dobre rymy składał, lepsze niż dzisiejsi raperzy. O, ja, bardzo miło. Muszę, ale muszę wam powiedzieć, że Tomek rzeczywiście w czasach, jak faktycznie byliśmy w studiu, autentycznie siedział nad tekstami i autentycznie patrzył, liczył, czy tam się skleja wszystko i tak dalej, więc... Tak, bo ja miałem, że mnie wyzywali, że nie jestem raperem, tak, i się więc mówię, nie, tu trzeba dobry tekst, potwórne rymy napiszemy, no to nie może, i mówię, rymy częstochowskie, nie może być, bo to te, będą wyzywać. A teraz, człowieku, dokładnie. Jesteś warta tyle, ile za ciebie zapłacę, raper o swojej zwrotce. Tyle, obrona mistrzowski, zajebiście. Magia życie, ekspercki, zajebiście. Możesz to zamknąć, to już nie będzie wpadało przynajmniej. No, dokładnie. Taktyka mistrz. Dobra, zajebiście. Co tu? Nie ma przejścia? Zbugowałeś? Błąd, walka. A, musisz ducha pokonać. O Jezu, a bo on tu jest... Tak, i blokuje ci drogę. O bogowie, dobra. Zaraza. Hej kolego nowy, chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciela, to wrzut. No. W czasie, kiedy skupiłeś swoją uwagę na wrzodzie, zza krzaków wyskakuje Nathan Marcon i odklepuje, co dla zebranych wokół niego widzów Fame MMA oznaczało rozkaz do ataku. No, widzowie Fame MMA, golemy, trolle i orkowie. Dobra. Dobra, teraz tak, wrzut, skup się troszeczkę. Wrzoda i Natanek. Oni na nich czary nie działają, widzisz? Oni mają obydwaj bardzo mocne obrony czarów, więc 50% dobra. Będzie mniej dostawać. Tym ale oni czymś będą mogli kastować na pewno. Obserwatorów może bym jeszcze ściągnął, bo oni strzelają. Jeżeli spele nie działają, a tu nie mam jak strzelić. To jakieś te możesz zapomnienia poczekać, zrobimy. Możesz ma slowy wrzucać, jest trochę rzeczy. To dobra, zrobimy. Zastanówmy się nad spelami teraz mądrze. Mass Bless to na razie nie ma co. Regeneracja, niebańska zbroja. Grupowy zapał, trzymają maksymalne morale i to jest fajne. Gdybyś rzucił na przykład ochronę przed chaosem, chyba oni mogą kastować tylko chaosem i wtedy masz 50%. Ty masz chaos, tak. Nie, ty masz ale tym nie będzie mocno bił chyba tą naturą i ładem. Ciężko powiedzieć. Czy będę, no ale mogę jakby wykluczyć Natana. Możesz zajebać też kogoś po prostu czarem mocnym. Nie wlecisz tam do tyłu kulą? Nie wciśniesz i idziesz? Ale oni są odporni. No na 50%. Okej. Ustrzał jednego. Strzałka. O, ja ale jest dobra. To jest ważne i tu jest chyba mass slow. Ty nie masz jakiegoś blinda? Nie wejdzie na niego blind?
O, jeden odbił. Odbił. Od licha? I do przodu? Jakby rojem os go zablokować, to ja nie zablokowany mogę. Jest niestety okay. Przez troglodytę. Od licha i do przodu. No! Ona się odra... Niech leci, to nie zbiera obrażenia. Tak, niech ona zbiera obrażenia. Nawet leci do przodu, żeby po prostu w swej sankowała i tyle. Niech on nie ubije. A, dziwfame MMA to tam. Coś jedno. W smoka coś? Zobacz jak czary? Tak, zamęt. Raczej nie odbiłeś czaru akcję. Nim. Okay, dziwne, smok ma w ogóle magiczne zwierciadło, więc powinien... To już nie mam waita, więc dobra, to, nie, zabijam golema. Cokolwiek. O, i możesz tych atakować. Albo tego zabiję. Dobra. Bo tych jest fajna first strike. Ty se czekaj, ty robisz. Ty możesz obszarówę jakąś tam. No, totalnie. Oni się tak ładnie ustawili, czekaj. Jakaś kula ognia, nie wiem, tak. No, ale jest teoretycznie odporny na czary, ale okay. Na przyszłość podrzucę. Zjebałeś. Powinno być, że jak łucznikiem chcesz iść w stronę przeciwnika, to ci mówi, czy na pewno chcesz wykonać tę akcję. Oj tam. To są heroesy. Nie wiem, czy coś tu jeszcze. Możesz widmowy wizerunek na modliszkę i on ci podbije, wiesz? Na samym końcu jest widmowy wizerunek. Tiki na modliszkę. Nie, skopiowałeś drugą. Nieskopiowaną trzeba było. Dobra, nie mogłeś tego wiedzieć. No, okay. A, bo myślałem, że chodzi o to, żeby tą przywołaną... Tak jak ja tytanem zrobiłem ostatnio. I teraz możesz... Okay. Nie musisz kastować jeszcze raz, wystarczy, że naciśniesz na modliszkę już skastowaną i ci ją podleczy. A nie, teraz to rzuciłeś Slayera w ogóle z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. A, siłę smoka rzuciłeś, dobra. Okej. Okay. No, ja tym już mam nawjeżdżać. Co? Co to robiłeś? No, źle zrobiłeś, dobra. Nie, no kliknąłem na niego. No i wlatuj z drugiej strony. Powinna go uderzyć. No zaraz go dobijesz, no. Strzelaj czy coś tam. A, to jest te trzy zespoły modliszek, to jest spokój. Uważaj. Tak, żeby tu sobie... To coś? No to zmniejsza. Zabij Marconia, on jest najgroźniejszy z towarzystwa. Dobra. O, a, bo on nas pela. No. Dobra, szczęście, masz Gimpera. No, jest okej. Okay. Dobra, piluj się takich rzeczy. Ta, bo to można głupio ten... No, bardzo stracić. Bardzo łatwo. O, widzisz, że miał ze sobą garę z ostatniej gali. Tylko 15 koła, to pasuje jakoś. To nie jest. No, chyba teraz więcej dostajemy. Nathan na pewno. Jeżeli ma sensownego menadżera, to on powinien kupę kasy. To jest bardzo dobre, tu się buduje kopalnię złota. 20 jednostek drewna. Bardzo się opłaca. No, domyślam się. Muszę się przekopać przez te znajdźki. Są super przydatne rzeczy. Powinienem był tu iść. Wszystko ci ładne biomy zostawiłem i poszedłem na te chujowe biomy. To prawda. A chujowe jest kończenie odcinka? Nie, nie jest.